Legią Gdańsk, przede wszystkim o poprawę atmosfery w drużynie i miejsca w tabeli. Na razie Legioniści są na 14 pozycji. Legia to wicelider w rozgrywek. Trener Legionistów Jacek Magiera podkreśla, że zmiana mentalności i taktyki jego drużyny musi następować powoli. Dużo informacji naraz też nie będziemy przekazywać, bo to też nie da, to się wyleje. Wiemy, że dzisiaj najważniejsze jest to, aby wróciła pewność siebie, aby wróciła radość z gry, aby wróciła gra kombinacyjna, aby zawodnicy obserwowali się na boisku i grali ze sobą w piłkę. Te ostatnie dni temu służyły rozmowy, pokazywanie tego, co było w meczu w Lizbonie dobre i tego, co musimy się wystrzegać w następnym spotkaniu. Na pewno potrzeba sporo czasu i to nie jest tak, że po trzech treningach ta gra będzie wyglądała w taki sposób, w jaki bym chciał. Krok po kroku staramy się przekazywać na danych pozycjach zawodnikom swoje zadania, za które będą odpowiadać, co mają wykonywać. Także mało czasu było na to, aby nawet zrobić dużą grę, która tak naprawdę pokazuje, w którym kierunku powinien zespół iść. Mecz Legia-Lechia o 20.30, a znacznie wcześniej, bo o 15.30 spotkanie Arki Gdynia z Piastem Gliwice. W innym dzisiejszym meczu o 18.00 Wisła Płock zagra z Wisłą Kraków. Zdaniem Piotra Wlazły Wisła Kraków kryzys ma już za sobą, a tutaj gości jest doświadczeni piłkarze. Z meczu na mecz krakowianie grają pewniej i lepiej, mówi pomocnik płockiego zespołu. To jest Wisła od dwóch meczy, widać u nich poprawę. Są tam zawodnicy na nazwiskami, że tak powiem, typowi ligowcy, którzy grają długo już w Krakowie. My na pewno będziemy nastawieni, żeby to wygrać u siebie. Na pewno będziemy robić wszystko, żeby zdobyć w tym meczu 3 punkty. Grę o zwycięstwo zapowiada też inny pomocnik płocki, Wisły Maksymilian Rogalski. Jego zdaniem dzisiejszy mecz może by mieć wyrównane przebieg. Sytuacja w tabeli Wisły nie odzwierciedla potencjału tej drużyny. Mają indywidualność, mają dobrych zawodników i na pewno nie będzie to łatwy mecz. Zrobimy wszystko, żeby te 3 punkty zostały w Płocku, ale liga pokazuje, że jest zwariowana, jest ciężka, więc jedna sytuacja meczowa może być kluczowa dla całego spotkania. Zmiana dyscypliny, teraz lekkoatletyka. Dwukrotnie wygrywał Igrzyska Olimpijskie, wczoraj zwyciężył po raz kolejny, ale już w innej, niesportowej rywalizacji. Tomasz Majewski został wybrany prezesem Warszawsko-Mazowieckiego Związku Lekkoatletyki. Otrzymał 54 głosy, a jego rywal Karol Radke 33. Udało się zwyciężyć i teraz przede mną ciężka praca i duża odpowiedzialność, żeby tą lekkoatletykę na naszym terenie i rozwijać i przede wszystkim dobrze organizować. Przed nami duże wyzwania, bo i Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w przyszłym roku, także wyzwań jest sporo i będzie to pracowita praca. Byłeś zestresowany bardziej niż w kole, kiedy pchałeś, czy nie? Ja w kole bardzo mało się stresowałem, to też przeciąga się to wszystko. Zupełnie inna rywalizacja i zupełnie inna działalność w sporcie, no ale miejmy nadzieję, że też będę kiedyś z tego czerpał radość. Pomaganie lekkoatletyce ogranicza się właściwie w Polsce nie tylko do reprezentowania. Ty na pewno będziesz dobrym reprezentantem klubów mazowieckich czy lekkoatletów mazowieckich, ale także do chodzenia po pieniądze, bo tych pieniędzy jest zawsze za mało. Masz pomysł i masz już jakieś plany, gdzie będziesz chodził? Wszędzie, gdzie tylko będzie trzeba, wszędzie, gdzie będzie tylko szansa na uzyskanie środków, które pomogą lekkiej atletyce. Mam zapał, mam duże kieszenie, także mam nadzieję, że tych środków uda się jak najwięcej załatwić. 4 lata, można sporo zrobić w tym czasie. Jaki jest twój plan? No, chodzenie po pieniądze i przeznaczanie tych pieniędzy na co? Rozwój tej lekkiej atletyki, czyli pomoc klubom, organizowanie większej ilości zawodów, dzięki temu uruchamianie całej lawiny rekrutacyjnej, bo ten potencjał lekkoatletyczny musimy bardziej wykorzystać. Mamy duży boom na bieganie, niestety nie do końca przekłada nam się to na rekrutację. Ci rodzice, którzy wiedzą, że dobrze robią biegając, jeszcze nie wiedzą, że te dzieci też trzeba posłać na lekkoatletykę, a najlepsze miejsce to właśnie mazowieckie kluby. W małym stopniu budowa wielkiego stadionu narodowego lekkoatletycznego zależy od prezesa Mazowieckiego Związku, ale pewnie możesz również za tym optować. Czy myślisz, za 4 lata, kiedy będziesz kończył tę kadencję, będzie już w Warszawie stadion? Nie sądzę, ale walczyć trzeba, od wielu lat walczymy o skrę, o tą skrę będziemy walczyć dalej, będziemy również walczyć o jak najwięcej obiektów, bo w tych obiektach ciągle mamy niedobór, a chciałoby się, żeby więcej klubów mogło siebie w dobrych warunkach, żeby tak przyciągać dzieciaki. Kolejny twój krok to kandydowanie do Zarządu Polskiego Związku Lekkoatletyki? Tak, ale to dopiero w listopadzie, na razie muszę zostać delegatem i potem będziemy walczyć o to. No to powodzenia na te 4 lata. Dziękuję bardzo. Tomaszowi Majewskiemu na nowej drodze życzymy powodzenia.
wczoraj rozpoczął się ligowy sezon siatkarzy. W pierwszym meczu plus ligi Beniaminek Espadon Szczecin przegrał z mistrzem Zaksą Kędzierzyn-Koźle 0-3. Dziś m.in. mecz Politechniki Warszawskiej z Resowią. W Rzeszowie doszło do sporych zmian. Zespół opuściło 10 graczy. W ich miejsce pozyskano 8 nowych. Trener Resowi Andrzej Kowal mówi o tym, jaka jest atmosfera w drużynie z Podkarpacia. Presja zawsze jest, ale nie tylko i wyłącznie dzisiaj, ale i w każdym sezonie i przed każdym meczem. Natomiast my sobie musimy z tą radzić, ale dla nas to jest przyjemność grać. I my nie możemy myśleć o presji, tylko musimy się cieszyć z tego, że mamy możliwość grać, że obserwujemy dobry poziom tych chłopaków i to jest dla nas kluczem. A tak mówię, presja była i będzie. Do złota kandyduje kilka zespołów. Oczywiście mamy potencjał, aby się o to złoto bić. Natomiast teraz dla nas najważniejsze są początek rozgrywek i te najbliższe mecze i na tym się koncentrujemy. Mecz Politechnika Resowia o 15, a o 18 Jastrzębski Węgiel zagra z Indypolem AZS-em Olsztyn. Piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce rozegrają dziś mecz drugiej kolejki Ligi Mistrzów w grupie B z IFK Kristianstad. Były reprezentant Polski Artur Siedmiak uważa, że obrońcy trofeum są zdecydowanymi faworytami w rywalizacji ze szwedzką drużyną. Tutaj Kielczanie spokojnie ten mecz powinni wygrać. Potencjał drużyny z Kielc jest dużo większy i to doświadczenie boiskowe i zawodnicze jest znacznie większe. Wydaje mi się, że tutaj Kielczanie powinni ten mecz wygrać, choć no, nie będzie to łatwe spotkanie, jak zresztą każdy w Lidze Mistrzów. W zeszłorocznej odsłonie Ligi Mistrzów Kielczanie pokonali u siebie Skandynawów 35-27, jednak drugi trener mistrzów Polski Tomasz Strząbała podkreśla, że na pewno nie będzie to łatwe spotkanie. Na pewno przemawia za nami atut własnego boiska i to, że nie jest to pierwszy mecz, jaki gramy w Lidze Mistrzów w tym sezonie. Wiemy, jaki to jest poziom i też trzeba powiedzieć jasno, że Kristianstad to zawsze jest mistrz Szwecji, gdzie będzie to bardzo dobrze zorganizowana obrona 6-0 i biegający zespół do przodu bardzo dobrze do kontrataku z mocnymi skrzydłowymi i też zawodnicy z tyłu nie będą się bali rzucać. Na pewno dla nas groźny zespół i trzeba naprawdę potraktować ich poważnie. Początek meczu w Kielcach o 15.30, a jeszcze dziś w sporcie Żużel. Grand Prix Polski o 19 w Toruniu, Ekstraklasa Kobiet, pierwsza kolejka w koszykówce Wisła kontra MK Kasielce o 16. No i Narodowy Dzień Sportu. Już teraz mogą Państwo się wybrać na błonia Stadionu Narodowego w Warszawie. Dużo emocji. No, ale jest. Autopromocja. Polskie Radio 24. Czy w Twoim krwi obiegu płynie choć kropelka benzyny? Jeśli tak, zapraszam w każdą sobotę o 15.15. 3 kwadranse, pełne pasji do motoryzacji. Zawsze interesujący i inspirujący goście, z którymi rozmawiam na tematy leżące w sercu każdego miłośnika samochodów i motocykli. Od dziedzictwa i zabytkowej motoryzacji po najświeższe nowinki techniczne. Podpowiadamy, jak jeździć, by czerpać z posiadania auta prawdziwą radość i umieć przetrwać w każdych warunkach drogowych. Wyjaśniamy, podpowiadamy i proponujemy, jak rozwiązywać problemy dnia codziennego od kłopotów z ubezpieczycielem po nie zawsze uczciwych mechaników. Mariusz Gzyl, zapraszam. Autopromocja. Jest 8.30. Informacje dnia w skrócie. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Blisko 15 tysięcy osób zadeklarowało swój udział w demonstracji w sprawie aborcji, która odbędzie się dzisiaj o godzinie 13 przed gmachem Sejmu. To pierwszy z wielu zapowiadanych protestów, jakich w najbliższych dniach należy się spodziewać w stolicy. Protest odbędzie się w związku z decyzją Sejmu o odrzuceniu w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie przygotowanego przez Komitet Rodzin Kobiety. Hasło protestu to żarty się skończyły, moje ciało. Ale że katolicy tacy ciemni. Akademia Sztuki Wojennej Rozpoczyna Działalność to uczelnia, która powstała w warszawskim Rembertowie w miejsce Akademii Obrony Narodowej. Placówka akademicka nadal będzie kształciła wojskowych i cywilów w zakresie bezpieczeństwa, obronności i sztuki wojennej. Jak wyjaśnia wiceminister obrony narodowej Wojciech Fałkowski, przekształcenie uczelni zmienia się jednak priorytetem kształcenia. To oznacza nowy program, nowe kadry, nowy styl działania i ten styl działania już został zapoczątkowany. Musi być nie tylko nowy duch, ale również musi być jasna wola, wyraźnie ona wprowadzona w życie, wola innego kształtowania. Charakterów i postaw żołnierzy tego najwyższego stopnia od kapitana w górę, bo to jest uczelnia, która ma kształcić oficerów sztabowych.
Przekształcenie Akademii Obrony Narodowej w Akademię Sztuki Wojennej nastąpiło na mocy przyjętej w maju ustawy. Misję wprowadzenia zmian otrzymał pułkownik Ryszard Parafianowicz, który został rektorem komendantem nowej uczelni. Muzeum Techniki w Warszawie od wczoraj miało wyprowadzić się z Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Placówka od stycznia nie płaci czynszu. Teraz muzeum ma ponad 1 000 000 złotych długu, ale na horyzoncie pojawiło się rozwiązanie problemów finansowych. Piotr Mady, dyrektor Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, także dzisiaj zaprasza na wystawę, bo wyprowadzać się nie zamierza. Muzeum co miesiąc powinno płacić 145 tysięcy złotych czynszu, wypłacić pensję 70 pracownikom i zadbać o konserwację 15 tysięcy eksponatów. Z biletu jesteśmy z takich przychodów uzyskać. Dodaje Piotr Mady. Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, do niedawna prezes Pałacu Kultury, mówi, że miasto pomaga placówce. Muzeum płaci czynsz w wysokości niespełna 15 zł netto przy kosztach eksploatacyjnych każdego metra Pałacu Kultury powyżej 20 zł. Wczoraj minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński napisał do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz list z propozycją, aby wspólnie prowadzić Narodowe Muzeum Techniki. Placówka jest obecnie własnością Naczelnej Organizacji Technicznej. Do tej pory otrzymywała dofinansowanie od Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Jednak od stycznia zostało ono wstrzymane. Natalia Orto, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 8:33. Gość Polskiego Radia 24. W studiu Polskiego Radia 24 Marek Tatała, Forum Obywatelskiego Rozwoju, a także pomysłodawca akcji Legalnie nad Wisłą. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o pana sprawie. W ubiegłym roku od policjantów otrzymał pan 100-złotowy mandat za picie piwa na bulwarze Flotylni Wiślanej, co zdaniem policjantów naruszyło ustawę o wychowaniu w trzeźwości. Nie przyjął pan mandatu, argumentując, że zakazują nas spożywania alkoholu na ulicach, placach i w parkach, a bulwar nie jest żadnym z tych miejsc. Sprawa trafiła do sądu i co dalej? W tym tygodniu mieliśmy ostatnią rozprawę już w tej sprawie przed sądem drugiej instancji, czyli sądem okręgowym w Warszawie. Sąd ze względu na skomplikowany charakter prawny zdecydował o odroczeniu ogłoszenia wyroku do 6 października. A jednak się da, ktoś jak ktoś chce, to przekonamy się, czy ocena policji, czy ocena moja tej sprawy była tutaj poprawna. I myślę, że będzie to też ważne symbolicznie, wyrok wszystkich innych osób, które w tym miejscu podobnych rzeczy dokonują, to znaczy spożywają nad brzegiem Wisły w Warszawie alkohol. O argumentacji pana za chwilę. Na początku wysłuchajmy argumentacji policji o stosunku policji do spożywania alkoholu na warszawskich bulwarach Wiślanych. Mówił w Polskim Radiu 24 Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji. Według nas bulwary Wiślane to część pasa drogowego i zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości nie wolno w takim miejscu spożywać alkoholu. Oczywiście za spożywanie alkoholu w tym miejscu grozi niestety mandat karny w wysokości 100 zł. A pan skierował sprawę do sądu, bo pana zdaniem? Ponieważ uznaję, że teren nad Wisłą, te bulwary nie mogą być traktowane jako ulica, tym bardziej jako część pasa drogowego. Warto wspomnieć, że w tym pierwszym wniosku do sądu policja stwierdziła, że znajdowałem się na ulicy Wioślarskiej, która jest kilkaset metrów od miejsca zdarzenia, bo to jest najbliższy adres, jaki policja jest w ogóle w stanie podać w tym miejscu. A także takim głównym prawnym argumentem, którym się posługiwałem, to argumenty przedstawione w opinii prawnej, jakie zamówiło miasto stołeczne Warszawa, która jasno na kilkudziesięciu stronach pokazywała krok po kroku, dlaczego nadwiślańskie bulwary nie mogą stanowić ulicy. Warto podkreślić, że to jest lewy brzeg Wisły, a mamy też drugi brzeg Wisły, na którym są warszawskie plaże między innymi, i tam już alkohol można spożywać, nawet nie polemizuje z tym argumentem policja, ponieważ plaże też nie są wymienione jako miejsce zakazu spożywania alkoholu w ustawie. A my o jakiej ustawie mówimy, na podstawie jakich przepisów? No, główną tutaj podstawą ukarania mnie i próby wręczenia mandatu jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To ustawa z 1982 roku, w której później zachodziły
różne zmiany. Ta ustawa reguluje różne obszary spożywania alkoholu, między innymi miejsca, w których nie można spożywać, takie, w których jest ważny interes społeczny, żeby tego nie robić, typu placówki edukacyjne, kościoły, miejsca kultu religijnego, cmentarze, ale też normuje zasady dotyczące sprzedaży alkoholu, a w jednym punkcie, który został już wprowadzony w 2001 roku, wprowadzono taki odgórny zakaz spożywania alkoholu na ulicach, parkach i na placach. Jednocześnie ustawodawca nie pomyślał o zdefiniowaniu tych miejsc w ustawie, co jest takim pierwszym problemem. I tutaj wydaje się naturalne, że należy tych definicji poszukiwać w innych ulicach, w innych ustawach, na przykład o drogach publicznych, czy ustawy, czy także innych dokumentach urzędowych, takich jak rejestry gruntów. No i tutaj jest problem, że te definicje w żaden sposób nie pasują do tego, co widzimy na nadwiślańskich bulwarach. Liczy pan teraz na pozytywny wyrok? Co by to oznaczało? Liczyłem się na pozytywny wyrok przed sądem pierwszej instancji i byłem dosyć zaskoczony argumentacją sądu, który zignorował praktycznie większość argumentów przedstawianych przeze mnie. Te wszystkie właśnie definicje ustawowe, rejestry gruntów, plany zagospodarowania terenu, te akta sprawy mają już ponad 100 stron i naprawdę tych argumentów prawnych po mojej stronie jest bardzo dużo, ale myślę, że dzięki temu, że ten wyrok został odroczony, no to sąd będzie miał czas, żeby się bardzo dobrze zapoznać też z tą całą dokumentacją i liczę na to, że jednak zostanę uniewinniony. Oczywiście to będzie wyrok w mojej jednostkowej sprawie tego, czy ja mogłem tam spożywać alkohol, czy nie. Zresztą przed sądem podkreślałem, że to nie był jakieś przypadkowe zachowanie z mojej strony, że siedziałem tam z piwem i zostałem zatrzymany. Ja świadomie sprawdziłem najpierw przepisy prawa, a później spożywałem alkohol, widząc policję i nie chowając na przykład tego alkoholu, jak robią to osoby, które tam się znajdują. I sąd pierwszej instancji sam nazwał to pewnego rodzaju eksperymentem prawnym, który ja tam przeprowadzałem. Mam nadzieję, że będzie to eksperyment zwycięski i uda się tą sprawę wygrać. Wzbudza ona też duże zainteresowanie osób, dlatego że w weekendy, w piątki, w soboty w tych miejscach spędza czas setki, tysiące ludzi i policja i tak nie jest w stanie nad tym zapanować. Wracając do tej sytuacji z ubiegłego roku, czyli rozumiem, że pan sprawdził wcześniej przepisy i pan doskonale wiedział, że według przepisów na bulwarach nie ma wymienionych tych bulwarów, więc można tam spożywać alkohol. Znaczy nie są one wymienione w ustawie. Jak zareagowali policjanci? Bo to jestem ciekawa, bo też słyszałam o tym, że często policjanci sami do końca tych przepisów nie znają. Ta interwencja, która zakończyła się mandatem, to była któraś z kolei interwencji i wcześniejsze kończyły się dyskusją, tym, że ja przedstawiałem swoje argumenty i policjanci pewnie z pewnym zaskoczeniem widzieli, że to nie jest osoba, która nie zna prawa, której można ten mandat swobodnie wypisać, tylko osoba, która stara się przedstawiać im różnego rodzaju merytoryczne argumenty. Więc przy każdej z tych interwencji była dyskusja. Przy tej ostatniej policjanci postawili na swoim i ten mandat chcieli mi wręczyć, którego nie przyjąłem. To, co jest ważne, to ja szukając właśnie tych przepisów prawnych, sięgnąłem oczywiście do ustawy o wychowaniu w trzeźwości, a następnie sam zastanawiałem się nad tą definicją ulicy. I dla mnie było naturalnym, że należy szukać ich w takich ustawach, gdzie ona powszechnie występuje, czyli właśnie na przykład ustawie o drogach publicznych. Tymczasem przez to, że ta definicja nie pasuje do tych bulwarów, to policja głównie posługiwała się definicją ze słownika języka polskiego, a sąd w swoim orzeczeniu również przytoczył pewne rozporządzenie, załącznik do rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji, który opisuje system informatyczny do nadawania numerów ulicom, więc zupełnie sprawa zupełnie niezwiązana z alkoholem, czy w ogóle z infrastrukturą miejską i jej cechami. To było zaskakujące, że zignorowano rzeczy, do których obywatel, który chciałby sprawdzić nawet te przepisy, naturalnie by sięgnął. To znaczy wpisałby sobie w internecie definicję ustawy ulicy i wyskakuje mu ta pierwsza definicja ustawowa. A ten załącznik oraz słownik języka polskiego, myślę, że osoba, nieznajomość prawa szkodzi, ale ta maksyma powinna mieć zdroworozsądkowy charakter. Nie wyszukujmy przepisów prawa
tylko pod to, żeby udowodnić jakąś tezę przed sądem. Warto podkreślić, że w sprawach karnych, ale też w sprawach wykroczeniowych, bo to jest ten typ sprawy, wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść obwinionego. No i to był mój element zaskarżenia wyroku sądu pierwszej instancji. One nie były rozstrzygnięte na moją korzyść. O co pan tak naprawdę walczy? Dlaczego nie przyjął pan po prostu 100-złotowego mandatu i po sprawie? Po pierwsze, no uważam, że jeżeli mamy pewne przepisy prawa, to one powinny być egzekwowane i wydaje mi się, że w tej sprawie nie są egzekwowane, a raczej są egzekwowane błędnie, to znaczy jest to egzekwowanie rozszerzające, a tego nie powinno być na gruncie obowiązujących w Polsce przepisów. Po drugie, moim zdaniem najbardziej szkodliwe przepisy to są martwe przepisy, a ten przepis tak naprawdę jest martwym przepisem, bo i tak tysiące osób ten alkohol tam konsumują i myślę, że to, że udało mi się podnieść tą sprawę no, do takiej rangi też w debacie publicznej, może być bodźcem przede wszystkim dla polityków, aby te przepisy zmienić i aby tak jak w innych miastach Europy Zachodniej czy na przykład w naszych południowych sąsiadów w Pradze, ten alkohol w różnych przestrzeniach miejskich mógł być konsumowany. Tutaj warto przede wszystkim oddać tą sprawę w ręce samorządom. To znaczy nie widzę potrzeby, żeby z Warszawy ustalano, gdzie można pić w Warszawie, w Nowym Sączu, w Krakowie czy we Wrocławiu, tylko pozwólmy samorządom na tworzenie miejsc wolnych od alkoholu, gdzie na przykład ludzie nas szanują i potrzebują ciszy nocnej, a także takich miejsc jak na przykład brzegi rzeki oddalone od wszelkich budynków mieszkalnych, gdzie ten alkohol może być konsumowany w sposób legalny, a policji pozwólmy na skupienie się na walce z tymi bardziej patologicznymi zachowaniami, na przykład po nadmiernym spożyciu. Policja, jeżeli traci czas na wypisywanie tych mandatów często studentom, młodym ludziom za picie alkoholu, ma mniej czasu na to, żeby walczyć na przykład z przemocą, dewastacją mienia, jakimś agresywnym zachowaniem, a to są problemy nad Wisłą. Moje obserwacje są takie, że do tej pory policja jednak wybierała te łatwe przypadki, czyli tych młodych ludzi pijących alkohol, a nie osoby, które zachowały się tam na przykład agresywnie. Jest pan pomysłodawcą akcji Legalnie na tym Wisłą, na czym ta akcja polega? No akcja jest przede wszystkim akcją w mediach społecznościowych, promującą tak naprawdę to, żeby, jakie są przepisy prawne i w jaki sposób można w ogóle sprawdzić, gdzie można alkohol konsumować nad Wisłą w Warszawie, ale też w innych miastach, bo rzeka przepływa również przez Kraków i parę innych dużych miast. Ale także no, promować też tą odpowiedzialną konsumpcję alkoholu. To znaczy, jeżeli na przykład oddamy te przepisy w ręce samorządów, a ludzie będą zachowywać się tam w sposób no, naganny, śmiecić, dewastować mienie, to wiadomo, że samorząd będzie miał bodźce do tego, żeby takie zakazy wprowadzać, jeżeli ludzie będą zachowywać się w sposób lepszy. I wydaje mi się, że jest duży postęp w ostatnich latach, jest dużo akcji i kampanii takich też edukacyjnych ze strony miasta, na przykład zachęcających do czystości i sprzątania po sobie, to wtedy nie będziemy mieć tego problemu i bodźca do zakazywania spożycia alkoholu. Warto podkreślić, że w tym miejscu w Warszawie też jest dużo lokali gastronomicznych i to było coś, co też podnosiłem na rozprawie jako to, kontrargument do argumentów policji, znaczy w jaki sposób jesteśmy w stanie zidentyfikować, że osoba, która źle się zachowuje, akurat wypiła ten alkohol w barze czy pod tym barem. Myślę, że jak ktoś za dużo wypije, to nie ma znaczenia, gdzie to zrobi. I tutaj no, też warto nie utrzymywać takiej fikcji prawnej. A jasne przepisy prawa no, pozwolą też obywatelom lepiej je przestrzegać i policji lepiej w sposób bardziej skuteczny egzekwować te inne przepisy. A jak jest ze spożywaniem alkoholu w innych miastach europejskich? Bo tutaj wspominał pan o tym. W wielu miastach europejskich te zakazy są na poziomie po pierwsze lokalnym, czyli właśnie samorządowym i są miejsca zakazu spożycia alkoholu i miejsca, w których ten alkohol można spożywać, to często są też miejsca oznaczone, to znaczy są tablice, że w tym miejscu mieszkańcu miasta nie możesz spożywać alkoholu, kara 100 funtów, 100 euro czy tego typu informacje, a także są strefy wolne od takich zakazów, gdzie po prostu obywatele, mieszkańcy miasta wiedzą, że mogą tam swobodnie spożywać alkohol. Dla mnie najciekawszym przykładem z polskiego podwórka jest Cieszyn Śląski, który jest nad rzeką i graniczy z Czechami, gdzie po jednej stronie tej rzeki alkohol spożywać można, po czeskiej stronie, a po polskiej już, ponieważ przechodzi tam ulica, tego alkoholu spożywać nie można. Więc chciałbym, żeby po dwóch stronach mieszkańcy Cieszyna mogli ten alkohol spożywać. I warto także, żeby te zakazy
rozkazy i nakazy były właśnie jasno komunikowane, to znaczy właśnie takie tablice informacyjne byłyby bardzo pomocne, ponieważ no w tej chwili właśnie trzeba sięgnąć aż do ustawy, a myślę, że większość osób i tak nad Wisłą tego nie robi. Ale nie ta wie, ustawa przecież i tak jest różnie interpretowana, tak jak pan mówi, pana argumenty i argumenty policji. Czytałam też wypowiedzi policjantów w kontekście pana sprawy. Jako argument w ubiegłym roku policjanci przeprowadzili na bulwarach około 2,5 tysiąca interwencji, w wyniku których za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym nałożono prawie 1,5 tysiąca mandatów. Przypomnijmy, za to wykroczenie grozi mandat w wysokości 100 zł i według policji i straży miejskiej bulwary są częścią ulicy i spożywanie alkoholu jest na nich zakazane. No w tej sprawie będzie się wypowiadał sąd, czy one są częścią ulicy, a to, co warto podkreślić, to, że często nawet policja i straż miejska posługują się sformułowaniem, że nie mogą państwo spożywać alkoholu, ponieważ jest to miejsce publiczne i to jest takie trochę wprowadzanie osób w błąd, ponieważ większość osób nie jest świadoma, że w Polsce nie ma zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych, tylko na ulicach, parkach i na placach. Stąd też na przykład na wielu plażach nadmorskich alkohol można spożywać, a na dużej części też jest wprowadzony zakaz właśnie wprowadzony przez samorządy. Ostatnio też była kwestia na przykład w Sopocie i w Trójmieście generalnie wprowadzenia ponownie takich zakazów, więc to jest też takie budowanie błędnej świadomości prawnej tego mitu, że w Polsce nie można pić w miejscach publicznych i myślę, że policjant nie powinna w ten sposób postępować, tylko mówić jasno i wtedy może tym innym osobom, które są karane, też zapaliłby się żółta lampka, ale przecież ja nie jestem na ulicy, więc w jaki sposób jestem karany, siedząc na betonowych schodach, bo tak wygląda ten brzeg Wisły, za bycie na ulicy, więc wtedy też może więcej osób wybrałoby taką ścieżkę jak ja, czyli pójście z tą sprawą do sądu. A dlaczego pan do rozprawy przygotowywał się sam? To też ma takie znaczenie symboliczne. Znaczy, no nie ukrywam, że miałem znajomych, aplikantów na przykład prawnych i osoby po studiach prawniczych, które gdzieś te dokumenty, na przykład już wniosek apelacji, który jest skomplikowany też z formalnego punktu widzenia, pomagały mi formułować, ale starałem się występować i pokazywać samodzielnie w tej sprawie, żeby pokazać osobom, że mogą to zrobić. To znaczy, że można samodzielnie, bez prawnika, bez ponoszenia jakichś wielkich kosztów z taką sprawą pójść do sądu. I spotkałem się z bardzo, można to nazwać, przychylnym nastawieniem sądu w tym sensie, że nie czułem się, że jestem jakoś gorzej z tego powodu traktowany, czy że przez jakieś, nie wiem, niedociągnięcia formalne ta sprawa jest na moją niekorzyść. I zobaczymy, jaki będzie wyrok w tej sprawie. Ten wyrok już w najbliższy czwartek, 6 października. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Polskiego Radia 24 był Marek Tatała z Forum Obywatelskiego Rozwoju i pomysłodawca akcji Legalnie nad Wisłą. Dziękuję. W Polskim Radiu 24 przegląd portali społecznościowych, które przygotował dla państwa Bartek Wasilewski. Dzień dobry, Bartek Wasilewski. Zapraszam na przegląd najważniejszych komentarzy po najważniejszych wydarzeniach mijającego już tygodnia w mediach społecznościowych. Na początek echa meczu, o którym wolelibyśmy wszyscy chyba zapomnieć. Legia Warszawa została ukarana przez UEFA zamknięciem stadionu na mecz z Realem Madryt w Lidze Mistrzów oraz grzywną w wysokości 80 tysięcy euro. Powodem sankcji wobec klubu jest zachowanie części kibiców podczas spotkania z Borussią Dortmund 14 września bieżącego roku. Działacze stołecznego klubu nie zgadzają się przede wszystkim z oceną delegata, który uznał zachowanie kibiców za rasistowskie i dyskryminacyjne. Legia złoży prośbę o pisemne uzasadnienie decyzji i przygotuje odwołanie. Pisemnych komentarzy w tej sprawie oczywiście nie brakowało. Paulina Kozłowska z portalu 300 Polityka. Czekajcie, czyli nie pomogły tłumaczenia, że są wezwiska i wezwiska i że przecież można wulgarnie obrażać przeciwnika? No kto by pomyślał? Roman Kołtoń z Polsatu Sport. Katastrofa. Swoją drogą nie rozumiem karania przez UEFA normalnych kibiców za przewiny małej części. Krzysztof Stanowski zwraca uwagę, że były trener Legii Warszawa to żaden szkodnik w porównaniu z niektórymi kibicami Legii. Mariusz Kowalewski, dziennikarz TVP Info. Zakazy stadionowe zakazami. Ja bym powiesił plakaty z podobiznami tych osób i dopisał. To przez nich nie obejrzysz meczu Ligi Mistrzów. Krzysztof Stanowski z portalu Weszło popełnił także dłuższy wpis na temat kary wobec Legii Warszawa. Mecz Legia Borussia jako cały
całość z tym żałosnym atakiem na sektor Niemców był kompromitacją na oczach całej Europy. Na boisku piłkarze dali jasny przekaz, że nie pasują do elitarnych rozgrywek, a na trybunach zrobili to samo kibice. Tak, kibice, bo już irytuje mnie to ciągłe jęczenie, nie nazywajmy ich kibicami. Właśnie, że nazywajmy i przestańmy udawać, że nimi nie są. Jak ktoś nie chce być wrzucany z nimi do jednego worka, to niech da temu wyraz na stadionie, a nie w internecie. Michał Kołodziejczyk z Wirtualnej Polski. Liga Mistrzów nie dla idiotów. Może pójdzie w górę sprzedaż telewizorów? Adam Dawidziuk z Przeglądu Sportowego. Głupiej nie można było się wystawić. Tyle w temacie kary dla Legii Warszawa. Kacper Merk z Eurosportu. Oczywiście Legia zapowiada, że będzie się odwoływać od kary zamknięcia stadionu, ale z taką kartoteką Szwajcarii może być trudno. Szansa na podobnie prestiżowy mecz w najbliższym czasie może się nie powtórzyć, podkreśla ponownie Mariusz Kowalewski. Paulina Jurczak z portalu Weszło podsumowuje. Mam tak samo jak ty. Liga Mistrzów w TV. Tyle w tym temacie, przechodzimy do polityki. W Polskim Radiu 24 przegląd portali społecznościowych. Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki będzie również kierował Ministerstwem Finansów, poinformowała w środę premier Beata Szydło. Szefowa rządu odwołała dotychczasowego ministra finansów Pawła Szałamachę. W najbliższym czasie, jak powiedziała pani premier, Paweł Szałamacha ma przejść do innych, bardzo ważnych zadań. Wicepremier Morawiecki stanie również na czele nowo utworzonego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, który będzie koordynował pracę resortów gospodarczych. Komitet ma być centrum gospodarczym rządu, dodawała pani premier. Beata Szydło ogłosiła te zmiany na konferencji prasowej w środę. Konferencji, która nas, dziennikarzy, kosztowała wiele cierpliwości, bo była opóźniona o niecałe 2 godziny. Michał Górnicki. Cierpliwości. Morawiecki robi slajdy. Aktywista Krzysztof Izdebski. Chciałem zwrócić uwagę pani premier, że spóźnianie się na własne imprezy jest nieeleganckie. Kapibara pyta. Aż takie korki z Nowogrodzkiej? Marcin Makowski z Tygodnika do Rzeczy. Musi się tam kotłować na posiedzeniu, jeśli konfa ponoć o 16. Teorii spiskowych o negocjacjach i zmianie decyzji jednak nie zakładam. Tak miało być przed konferencją, a po konferencji. Norbert Maliszewski, specjalista do spraw wizerunku z Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja miała być końcem przesilenia, pokazaniem przywództwa. Premier Beaty Szydło nowym otwarciem. Pomysł był ok, ale wyszło byle jak, zwłaszcza zero charyzmy. Łukasz Marzecha z Tygodnika w sieci oraz m.in. z Polskiego Radia 24. Tak czy owak, Morawiecki nie ma już teraz żadnych usprawiedliwień. Za to może nam bez ograniczeń sięgać do kieszeni. Niestety, Michał Majewski. Niezrozumiała jest dla mnie ta cała nowa konstrukcja, która będzie rodziła nowy konflikt. Skoro Morawiecki ma tyle władzy, to powinien być premierem. Agnieszka Gozdyra z Polsat News. Usunięcie z rządu autora budżetu chwilę po przyjęciu budżetu? Ciekawe. Waldemar Kuczyński. Moim zdaniem pan Morawiecki nie jest, sądząc po jego prawie rocznych działaniach, postacią na miarę deklarowanych zamiarów. Leszek Balcerowicz. Morawiecki nie tylko będzie miał problemy z koordynacją resortów gospodarczych, ale i tak jak dotąd z koordynacją swoich wypowiedzi z faktami. Marcin Makowski z Tygodnika do Rzeczy. Czyli Morawiecki zostaje superministrem. Koniec taryfy ulgowej. Albo wprowadzi swój plan w życie, albo będzie następny do rekonstrukcji. Portal W Polityce zamieszcza na swoich stronach internetowych rozmowę z ekonomistą profesorem Krzysztofem Rybińskim. Każdy eksperyment jest obarczony pewnym ryzykiem, ale wydaje mi się, że pomysł jest dobry. Trzeba pomóc polskim firmom działać w Polsce i za granicą. Żyjemy w czasach, w których kapitał ma narodowość i dlatego do tych postulatów, pod którymi się podpisuje lewą i prawą ręką, należy dodać jeszcze postulat zwiększenia roli państwa we wspieraniu polskich firm na rynkach międzynarodowych. A kolejny przegląd najważniejszych komentarzy w mediach społecznościowych już za tydzień. Na przegląd mediów społecznościowych przygotował dla państwa Bartek Wasilewski. Polskie Radio 24. Wczoraj w Pradze odbyło się spotkanie Grupy Europy Środkowo-Wschodniej Europejskiej Unii Nadawców. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 10 krajów, których celem było m.in. wypracowanie wspólnego stanowiska w ramach Grupy Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście współpracy w Europejskiej Unii Nadawców. Polskie Radio reprezentowała prezes Barbara Stanisławczyk-Żyła. Rozmawiał z nią nasz korespondent Adam Czartoryski.
spotykamy się w zasadzie minuty po zakończeniu spotkania grupy Europy Środkowo-Wschodniej Europejskiej Unii Nadawców. Jak pani ocenia dzisiejsze spotkanie? To jest robocze spotkanie, bardzo ciekawe. Zwykła praca w podgrupach Europejskiej Unii Nadawców. Rozmawiamy o zmianie struktury i o nowych projektach Europejskiej Unii Nadawców i jest to bardzo, bardzo ciekawa, owocna praca, współpraca, rozmowy, które wymieniamy się doświadczeniami, uwagami swoimi na temat nowych projektów. Także takie spotkania są regularną podstawą współpracy w ramach Europejskiej Grupy Nadawców i to jest jedno z nich. Jest pani inicjatorką projektu współpracy publicznych nadawców Grupy Wyszehradzkiej. Jak pani zdaniem zapatrują się na pomysł stworzenia wspólnej audycji pozostali szefowie nadawców? Są zainteresowani tym projektem i myślę, że ten projekt się uda. Będziemy jeszcze po tej oficjalnej agendzie rozmawiać na ten właśnie temat w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Zresztą niedługo mamy znowu kolejne spotkanie regularne Grupy Wyszehradzkiej, także ten projekt będzie procedowany. Myślę, że niedługo zaczniemy go realizować. A czy przedstawiciele innych mediów publicznych grupy za polskim przykładem występują z jakimiś własnymi inicjatywami? Wszyscy są zainteresowani tym, żeby się dzielić doświadczeniami, żeby wspólnie realizować projekty. Także rozmawiamy nie tylko o programie V4, ale rozmawiamy również o wspólnym festiwalu muzycznym, którego współtworzyły programy dedykowane młodym odbiorcom, czyli Nasza Czwórka, odpowiedniki węgierskie, czeskie i słowackie. Więc myślimy o różnych projektach i taki pomysł współpracy, bliskiej współpracy jest bliski wszystkim członkom Grupy Wyszehradzkiej. Czy można już mówić o jakichś konkretach co do konwencji wspólnej audycji? W tej chwili myślimy o tym, pracujemy. Ten projekt jest wypracowywany, a dzisiejsze spotkanie jest poświęcone innym zagadnieniom. Projekt Grupy Wyszehradzkiej nie stanowi agendy dzisiejszego spotkania, bo to jest grupa EBU. Troszkę inne tematy są poruszane dzisiaj. Głównie struktura i sposób funkcjonowania Europejskiej Unii Nadawców. Czy więc podczas spotkań całej grupy Europy Środkowo-Wschodniej rozmawiają państwo o możliwościach rozszerzenia pomysłu na wspólną audycję o dalsze kraje Europy Środkowo-Wschodniej? To jest temat, który dotyczy Grupy Wyszehradzkiej. Zostawiamy ten temat na spotkanie, które będzie w Grupie Wyszehradzkiej ściśle. Ponieważ agenda jest pełna i jest wiele punktów, które musimy przedyskutować, które dotyczą EBU i ściśle EBU, więc ten temat zostawiamy na inne spotkanie. W niedawnej rozmowie dla Sygnałów Dnia powiedziała pani również, że podczas spotkań zarówno całej grupy, jak i bilateralnych spotkań z jej członkami ważne jest to, że są to spotkania przyjaciół. Jaka więc panowała atmosfera podczas dzisiejszego spotkania? To moje spostrzeżenie i uwaga, ale też życzenie, takie pragnienie, żeby tak było. I w Grupie Wyszehradzkiej to na pewno jest realizowane, ale też to jest pragnienie, żeby rozszerzyć taką konwencję na całą grupę EBU. Czyli żeby to były relacje nie tylko zawodowe, ale też relacje między przyjaciółmi. Bo wtedy współpraca jest o wiele lepsza, bardziej owocna, a na pewno w przyjemniejszej atmosferze. I myślę, że my te relacje budujemy. One stają się naprawdę bliskie. Tworzą się przyjaźnie, tworzy się taka współpraca pomiędzy ludźmi, którzy się znają, kolegują w takim najmniejszym stopniu, a często przyjaźnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Podobno gdzie indziej, żeby kupić mięso wieprzowe 10% taniej, musisz mieć jakąś specjalną kartę. A w Lidlu od czwartku do niedzieli bez żadnej karty dostaniesz minimum 12% rabatu na wszystkie świeże mięsa wieprzowe. Tak jest, w Lidlu co najmniej 12% rabatu na mięsa wieprzowe. Na przykład polędwiczka wieprzowa tylko 22,50 za kilogram. Bez karty i bez zawracania głowy. W Lidlu wszystkie świeże mięsa wieprzowe minimum 12% taniej. Lidl, co tydzień coś nowego. Twoi bliscy liczą na ciebie w dzień i w nocy. Dlatego bóle stawowe, mięśniowe czy reumatyczne nie mogą cię ograniczać. Możesz liczyć na Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To była reklama. Jest 9:00. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski o abonamencie radiowo-telewizyjnym. Dziś przed Sejmem protest w sprawie całkowitego zakazu aborcji w Polsce. Powiemy także o drugich śląskich targach książki.
Katarzyna Oklińska, zapraszam. Chociaż w niemal wszystkich gospodarstwach domowych w Polsce są odbiorniki radiowe i telewizyjne, abonament terminowo płaci zaledwie 10% z nich. To jeden z najgorszych wyników w Europie, powiedział przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski. W innych państwach to jest 98%, 95%, a u nas to nie są dokładne dane, bo to zależy jak statystyki i liczy, czy to są wpłacane z abonamentu w terminie pieniądze, czy to są odpowiedzi na wyzwanie, czy to jest ściąganie należności, czy to są te wszystkie postępowania egzekucyjne. Natomiast jeżeli mówimy o tej grupie normalnie płacących abonament, to ta grupa spada do tych 10% gospodarstw domowych, co jest wynikiem skandalicznym. W październiku do Sejmu ma trafić nowelizacja ustawy abonamentowej autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Witold Kołodziejski podkreślił, że zwiększenie wpływów z abonamentu pozwoliłoby na zmniejszenie opłat na media publiczne. Jeżeli sobie założymy, że będzie on ściągalny nie w 20%, nie w 10%, tylko w 90%, no bo zawsze jakieś ulgi i zwolnienia będą, no to i wysokość tego abonamentu będzie mniejsza, a na pewno będzie stabilna sytuacja mediów publicznych. Chodzi o to, żeby dać Polakom dostęp do treści wyprodukowanych przez media publiczne i żebyśmy się wszyscy solidarnie składali na te produkcje, bo to jest naprawdę duża wartość dla nas, dla naszych rodziców i przede wszystkim dla naszych dzieci. Wysokość miesięcznych opłat abonamentowych w tym roku wynosi 7 zł za używanie radia i 22 zł 70 groszy za korzystanie z odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego. Żarty się skończyły. Moje ciało, moja sprawa. Pod takim hasłem odbędzie się demonstracja przed Sejmem. To protest przeciwko pomysłowi całkowitego zakazu aborcji w Polsce. Demonstracja odbędzie się dzisiaj o godzinie 13 przed gmachem Sejmu. Na Facebooku udział w proteście zapowiedziało już kilkanaście tysięcy osób. Demonstracja ma być między innymi sprzeciwem wobec skierowania projektu Komitetu Stop Aborcji do dalszych prac Komisji Sejmowej. Projekt przewiduje bezwzględny zakaz aborcji. Z kolei projekt Komitetu Ratujmy Kobiety, który liberalizuje obecne przepisy aborcyjne, został odrzucony już po pierwszym czytaniu. Fala krytyki po słowach prezydenta Filipin Rodrigo Duterte, który porównał się do Hitlera. Na Filipinach zainicjował on bezwzględną wojnę z handlarzami narkotyków. Ta jednak jest równie kontrowersyjna, co jego słowa. Prezydent Rodrigo Duterte stwierdził, że byłby szczęśliwy, gdyby udało mu się wymordować 3 miliony narkomanów i handlarzy narkotyków na Filipinach. Porównał się też do Hitlera, dodając, że jeśli Niemcy miały Hitlera, to Filipiny mogą mieć Duterte. Porównanie ofiar Holokaustu do narkomanów na Filipinach wywołało oburzenie środowisk żydowskich, które żądają od Duterte wycofania tych słów i przeprosin. Po dojściu do władzy Rodrigo Duterte wydał bezwzględną wojnę handlarzom narkotyków i narkomanom, przyzwalając na ich zabijanie. Od czerwca na Filipinach policja zabiła około 1000 osób powiązanych z narkoświatem, jednak około 2000 zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach, jak określa się samosądy uliczne dokonywane na narkomanach i handlarzach narkotyków. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na linii kontroli rozdzielającej indyjskie i pakistańskie wojska w Kaszmirze doszło do kolejnej wymiany ognia. Nie ma informacji o ofiarach ani stratach materialnych. Sytuacja temu po zamachu na indyjską bazę wojskową. U Indii oskarżyły terrorzyści o Kaszmir trwa od prawie 70. Spotkania z autorami, możliwość porozmawiania z ulubionymi, która przyciąga odwiedzających na drugie śląskie targi książki, które od wczoraj trwają w Katowicach. Na każdy targ. Pasażerowie wcale nie przepadają za targami. To są miejsca tłumne i duszne, a tutaj jest piękna. I właściwie w Katowicach bardziej. Czekam na Państwa dzisiaj na targach o 11. Prognoza pogody. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami może padać deszcz. Temperatura od 15 stopni na północnym zachodzie do 24 na południu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kup smartfon Samsung Galaxy S6 Edge. Obustronnie zakrzywiony ekran, aparat 16 megapikseli za 2389 zł lub w 50 ratach. Tylko do 5 października. Saturn. Technologię tak ma.